Szanowni Państwo, obawiam się, że zamętu, w jaki wtrącany jest nasz nieszczęśliwy kraj, niepodobna wyjaśnić bez odwołania się do mojej ulubionej teorii spiskowej. Utwierdzam się w tym przekonaniu, zwłaszcza słuchając uczonych politologów z Uniwersytetu Warszawskiego. Czy niezależne media głównego nurtu uparły się, by do audycji zapraszać samych hebesów, których król pruski Fryderyk Wielki nazywał kujonami? Czy też odpowiednich rozmówców z listy tajnych współpracowników przebieranych za dziennikarzy funkcjonariuszom niezależnych mediów przedstawili oficerowie prowadzący z rozwiedki, dość że zamiast rzeczowych analiz politycznych mamy albo moralizanstwo, albo lamenty nad zagrożeniem demokracji, albo wreszcie jedno i drugie. Tymczasem coraz wyraźniej widać, że konsekwentnie realizowany jest scenariusz prowokacji zmierzającej nie tylko do odwrócenia wyników ostatnich wyborów prezydenckich i parlamentarnych, ale również a może nawet przede wszystkim do doprowadzenia do wojskowej interwencji w Polsce, w wykonaniu niektórych państw Unii Europejskiej, które najwyraźniej nie mogą się tego już doczekać, ale incipiam. Wszystko zaczęło się od pana prezydenta Komorowskiego, którego dyspozycyjność wobec wojskowej razwietki była tajemnicą Poliszynela. Otóż pan prezydent Komorowski jeszcze w 2013 roku skierował do tak zwanej laski projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym napisany co najmniej przy wydatnym udziale pana profesora Andrzeja Rzeplińskiego, prezesa Trybunału. Czy pan profesor Rzepliński sam powymyślał różne rozwiązania, czy też podsunęli mu je starsi i mądrzejsi, tego pewnie już się nie dowiemy. Mniejsza zresztą o to, bo projekt jak to projekt, drzemał sobie w Sejmie, trafiając od czasu do czasu pod obrady jakiejś komisji, aż przyspieszenie nastąpiło w maju, kiedy to pan prezydent Komorowski, chociaż miał wygrać w cuglach, wybory prezydenckie przegrał. Sejm w tempie stachanowskim ustawę uchwalił. Zaledwie w tydzień po sławnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Most, podczas której przedstawiciele najważniejszych ubeckich dynastii, których początki nikną w mrokach okupacji niemieckiej i sowieckiej, Wasyście Ubeków z Izraela, którzy rekomendowali i żyrowali naszemu najważniejszemu sojusznikowi zza oceanu ofertę utrzymywania w ryzach mniej wartościowego narodu tubylczego w zamian za pozwolenie na dalszą okupację naszego nieszczęśliwego kraju, Senat ustawę zatwierdził. Do tej ustawy został wpisany rozdział 10 przewidujący możliwość tak tzw. marszałkowskiego zamachu stanu. Marszałek Sejmu może mianowicie złożyć do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie przejściowej niemożności sprawowania przez prezydenta swego urzędu. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, że w tej sytuacji odpowiednia obsada Trybunału Konstytucyjnego przez sędziów przewidywalnych jest sprawą najwyższej wagi. Toteż, kiedy się okazało, że również Platforma Obywatelska Wyborów nie wygrała, bezpieczniaccy reżyserowie prowokacji nakazali umiłowanym przywódcom dokonanie natychmiastowego wyboru odpowiednich sędziów, nawet z pewnym zapasem, bo wiadomo, że od przybytku głowa nie boli. Tymczasem prezydent Duda tych wybrańców narodu nie zaprzysiągł, zaś z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości Sejm wybrał następnych pięciu sędziów. Natychmiast się okazało, że nad naszą młodą demokracją zawisło straszliwe zagrożenie, w związku z czym natychmiast utworzony został Komitet Obrony Demokracji. Z udziałem żydowskiego zakonu synów przymierza, a po przebieraniu za dziennikarzy funkcjonariusze zatrudnieni w niezależnych mediach głównego nurtu, podnieśli straszliwy klangor, że demokrację trzeba ratować i w ogóle. Wtórują im wspomniane utytułowane kujony, dzięki czemu możemy się lepiej zorientować w stopniu nasycenia uniwersytetów przez ubecką agenturę, która za swoje wyniesienie musi się przecież odwdzięczać. No dobrze, ale jaki jest cel tego klangoru, tych lamentów nad zagrożoną demokracją? Rzecz w tym, że w traktacie lizbońskim jest zapisana tak zwana klauzula solidarności. Przewiduje ona, że jeśli w jakimś kraju członkowskim demokracja jest zagrożona, to Unia Europejska na prośbę takiego państwa może udzielić mu bratniej pomocy, również wojskowej i zagrożenia dla demokracji usunąć. Teoretycznie z taką prośbą powinny zwrócić się władze tego państwa, ale co zrobić, kiedy zagrożenie dla demokracji płynie właśnie od tych władz? Wtedy ktoś musi władzę wyręczyć, to chyba jasne, no i właśnie dlatego bezpieka zadbała o utworzenie Komitetu Obrony Demokracji, który, kiedy tylko padnie taki rozkaz, z odpowiednią prośbą wystąpi żeby było już całkiem jasno to trzeba przypomnieć że 24 stycznia 2014 roku prezydent Komorowski podpisał ustawę nr 1066 o bratniej pomocy która legalizuje udział w formacji zbrojnych obcych państw w tłumieniu rozruchów na terenie Polski jak widzimy scenariusz został przez naszych bezpieczniackich okupantów przygotowany jeszcze staranniej niż podczas stanu wojennego w roku 1981. No ale bezpieka też się uczy, też się doskonali, przede wszystkim w zdradzie stanu, mówił Stanisław Michalkiewicz.